Zanim podzielę się z Wami poselstwem, to chciałabym powiedzieć taką rzecz, że do ludzi modlitwy, do ludzi, którzy modlą się więcej niż inni, o innych ludzi, że bardzo ważne są intencje, z jakimi podchodzimy do modlitwy, ponieważ to intencja uwalnia moc. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas oglądają też w internecie. Jeśli są takowi, to cieszymy się, że jesteście z nami i że budujecie się. Chciałabym dzisiaj powiedzieć na temat pokuty. Uważam, że jest to, że pokuta jest jedną z większych doktryn chrześcijańskich, jedną z gorzej rozumianych, a wskutek tego niepraktykowanych. Jeszcze raz powiem. Jest to jedna z większych doktryn chrześcijańskich. Źle zrozumiana i wskutek tego niepraktykowana. Zazwyczaj odnosimy temat pokuty tylko i wyłącznie do Nowego Narodzenia. Pewien klasyczny fundamentalista po 50 latach swojej służby powiedział, że śmie powiedzieć, że ludzie nie mają problemu z wiarą, lecz z pokutą. I dzisiaj o tym będę do Was głosiła. O właściwej pokucie, która dopiero to może w Twoim i moim życiu uruchomić wiarę. Wskażę dzisiaj też na rzeczy, które pokutą nie są. I zazwyczaj jest tak, że jak się głosi na temat pokuty, to patrzy się na współbrata. Bo wiecie, jak to działa? Widzi się belkę u kogoś, a źdźbło u siebie się nie widzi. Natomiast chciałabym, żebyśmy spojrzeli na to źdźbło u siebie. Więc jak dzisiaj będziesz słuchał tego poselstwa, to spójrz w siebie, bo tylko to zadziała. Tak jak w zeszłym tygodniu Artur powiedział, czy tam dwa tygodnie temu, że to jest sprawa każdego z nas. Pokuta jest sprawą każdego z nas. Tak jak nie ma globalnego, wiecie, jak gdyby nie ma tam, że my tutaj jak gdyby tym kościołem wejdziemy do nieba. Ja nie wiem, kto wejdzie do nieba. Wiem, że wejdę ja. A kto jeszcze wejdzie? Nie wiem. To każdy wie za siebie, tak? Każdy po prostu wie za siebie. Więc 50% ludzi, tak ten fundamentalista powiedział, myślą, że mają problem z wiarą, a tak naprawdę mają problem z pokutą. Nigdy nie wypełnili warunku pokuty. Kiedy warunek pokuty nigdy nie jest wypełniony, to nie można zacząć prawdziwie wierzyć. Pokuta, jak każdy z nas wie, to jest pierwszy krok człowieka w kierunku kogo? Boga. Pokuta to pierwszy krok człowieka w kierunku Boga. Religia nie jest substytutem pokuty. Wielu ludzi praktykuje religię, nigdy nie poddając się pokucie. Nikt nie posiada takiego autorytetu, aby głosić odpuszczenie bez upamiętania. Pierwszy, największy klasyk, nasz mistrz powiedział: upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. To jest porządek. I ten porządek będzie nam towarzyszył do końca naszych dni. Jakąkolwiek prawdę Bożą będziesz brał, będziesz musiał zrezygnować ze swojej drogi na poczet drogi jakiej? Bożej. Co będziesz musiał zrobić?
spokutować. Więc nie potrzebujesz wiary, lecz na początek pokuty. Trzeba pokutować. Apostoł Paweł, wielki misjonarz pogan. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 17, werset 30, przemawia do aroganckich i intelektualnych Ateńczyków i mówi im, że czczą bożki i obrazy i że zostali zwiedzeni i że są przesądni, a potem daje im Boże wymaganie. I tu jest napisane tak, Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, rozdział 30 werset. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. I teraz spójrz w siebie. Ile wiesz, a ile w realu posiadasz? Ile wiesz, ile posiadasz i z czego korzystasz? Na ile tak sam przed sobą jesteś w stanie powiedzieć, że przynosisz owoc na podstawie tego, co wiesz? Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Dalej, apostoł Paweł przemawia do liderów w kościele w Efezie, Dzieje Apostolskie 20-20-21. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Zobaczcie. Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary. Wpierw wzywa do upamiętania, a potem do wiary. Nie ma prawdziwej wiary bez upamiętania. To jest umuda chrześcijańska. Nie ma prawdziwej wiary bez upamiętania. Przesłanie Pawła było nie pierwsze wiara, lecz upamiętanie. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc jeszcze raz. Bez pokuty, bez szczerej pokuty, i zaraz powiem, o jaką pokutę chodzi, nie można prawdziwie wierzyć. To jest w ogóle wszystko fikcją. Nie ma alternatywy w stosunku do pokuty, nie ma sposobu, aby ją ominąć i przejść do prawdziwej wiary. I teraz, czym jest prawdziwa pokuta? Wielu ludzi myśli, że pokuta to jest uczucie. W Nowym Testamencie greckie słowo tłumaczone pokutować oznacza zmienić zdanie lub sposób czego? Myślenia. Zmienić zdanie lub sposób myślenia. W pokucie chodzi o decyzję, która jest związana z twoim sposobem myślenia. Pokuta to decyzja, za którą podąża co? Działanie. I teraz zobaczcie. Żyłeś w jakiś sposób. W jakiś sposób myślałeś. Miałeś jakieś standardy, sposoby reagowania. Nagle się zatrzymujesz, ponieważ dochodzisz do jakiejś prawdy Bożej, tak? Zgadzasz się z tą prawdą. Co zmieniasz? Sposób, w jaki myślałeś. Standardy, sposób reagowania. Zgadzasz się z tą prawdą. Gdzie to następuje? Wewnątrz ciebie. Zimna decyzja. Nie jest to absolutnie związane z żadnymi uczuciami. Nie ma tu miejsca na żadne uczucie. Poprzez decyzję wewnątrz, poprzez działanie jest ona wyrażona na zewnątrz. A więc co możemy powiedzieć? Pokuta jest widoczna. I chciałabym teraz obalić pewien slogan, ponieważ to tak się mówi. Ktoś tam coś wyjdzie, powie pokutuj. Pokutuj. Ktoś napisze pokutuj. Ale co to znaczy?
wychodzimy do przodu. Modlimy się. I teraz spójrz sam w siebie. Wejrzyj. Przelicz, ile razy wyszedłeś do przodu, na jakie wezwanie i co się zmieniło. Jesteśmy w czasach ostatecznych. A więc tego rodzaju poselstwa należy co? Poruszać. Dlaczego? Dlatego, że zwiedzenie jest wielkie. W szeroko pojętym kościele jest zwiedzenie. Jest bardzo dużo sloganów, które się rzuca, za którymi nic nie idzie. Mówi się o pokucie, która pokutą nie jest. Jest tylko i wyłącznie jakimś emocjonalnym rozładowaniem. Na skutek namaszczenia, które łamie jarzmo, stoimy z przodu, lecą nam łzy, jesteśmy dogłębnie poruszeni, tak? Emocje spadają, ale w środku się nic nie zmienia. Dlaczego? Dlatego, że to nie była wewnętrzna zgoda na jakąś prawdę Bożą, tylko emocjonalne poruszenie. I Ty wiesz, i ja wiem. Nawrócenie to zmiana Twojego życia o 180 stopni. I pokutowanie w jakiejś dziedzinie to jest ta sama zmiana. To jest po prostu, wiecie, szłam w tamtym kierunku, tak? Spotykam się z prawdą Bożą, zgadzam się z nią, widzę, że idę w niewłaściwym kierunku. Co robię? Zmieniam w ogóle kierunek. Idę w tej chwili we właściwym kierunku. Co temu towarzyszy? Decyzja moja. Moja decyzja. Kto w tym jest ze mną? Ja i Święty Duch. Tak jak powiedziałam na początku, pokuta nie ma nic wspólnego z emocjami. I teraz zobaczcie. To nie są miłe głoszenia. Chociaż ja nie wiem dlaczego. Bo to w ogóle tak się udało. Pokuta, o, pokucie głoszą. To bardzo dobrze. Bo to jest podstawowe nauczanie wzrostowe. Kiedy się nie pokutuje, to się nie wzrasta. To się nie wzrasta. Chcemy standardów Bożych, chcemy mocy, chcemy ognia. To musimy w ogóle głosić porządek, o jakim mówił Bóg. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Upamiętaj się i wierz prawdom Bożym. To bardzo łatwo jest zobaczyć we własnym życiu. Wziąć jakąś prawdę Bożą, wziąć jakieś na przykład nauczanie, tak? I zobaczyć, czy ja tak mam, czy ja tego doświadczam, czy ja wydaję owoc, czy ja wydaję owoc. Wiecie, wszyscy lubimy słuchać fundamentalistów, fajnie o nich się czyta, fajnie o nich się pisze artykuły, ale już zupełnie inaczej, kiedy tego rodzaju sytuacje dotykają naszego życia. Przytoczę jeszcze raz wydarzenie, które miał nasz kochany brat Hagen, który był w domu u swoich starszych zborów i siedzieli przy stole. I żona starszego zboru nie zgadzała się z nim. I chlusnęła mu szklanką wody w twarz. A on wziął dzbanek i wylał jej na łeb. Ja nie wiem, co tu się potem wydarzyło. Ja nie wiem, jakie tam potem były te relacje. Jak wyglądało ich spotkanie liderskie. Rozumiecie? Bo to fajnie w takie rzeczy popatrzeć. Realnie w nie popatrzeć. Nie tylko poczytać. Starsza zboru wylała dzbanek wody pastorowi na głowę. Rozumiecie? Czytam odwrotnie. Jak potem wyglądały ich relacje? Kiedyś na spotkanie do słynnego przebudzeniowca lata temu przyszła bardzo zamożna kobieta. Będę wam przytaczała takie historie, żebyśmy w ogóle nie bali się być prawdziwymi i głosić prawdę. Bo tylko wtedy mamy gwarant w ogóle tego, rozumiecie, że będziemy doświadczali mocy Bożej. Kiedy Ewangelia jest głoszona, to Ewangelia się dzieje. Kiedy pokuta jest głoszona, prawdziwa pokuta, to nie ma takiej opcji, że ludzie nie będą pokutować. Tylko każdy to musi wziąć do siebie. Nie teraz patrzeć na brata, to do niego gnojka. Nie do niego gnojka, to do ciebie i do mnie. Każdy musi spojrzeć na siebie.
Jeszcze raz, do tego przebudzenia w cena spotkanie przychodzi pewna kobieta, która jest tak pięknie ubrana, że całym swoim jestestwem zwraca na siebie uwagę, robi przepotworne zamieszanie, siada gdzieś w ogóle w pierwszym rzędzie. Wiecie, w ogóle kobieta z bardzo dużym wpływem. I można by było powiedzieć, można by było gdzieś koło niej zacząć biegać, latać, może wody ci podać, może herbatę, może chciałabyś tutaj zająć jakieś specjalne miejsce, a może fotel na kółkach ci damy, wiesz, będziemy cię tutaj wozić. A on mówi, a ty co? Przyszłaś tak wystrojona, bo chcesz uwagę na siebie zwrócić. To spotkanie jest dla Jezusa. Siadaj i nie przeszkadzaj. Ale ona przyszła na to spotkanie z właściwym nastawieniem. Ona Boga szukała. Ona nie została urażona, ponieważ potem na wezwanie, kto chce oddać życie Jezusowi, ona pierwsza wybiegła i oddała życie Jezusowi. Można było w sposób humanistyczny bać się tak powiedzieć. Ale z uwagi na to, że usługujący to chrystocentryczny usługujący. To miał głęboko wywalone na to, kto przyszedł. A wiecie dlaczego? Dlatego, że on w swoim sercu zapewne miał wymalowaną wizję proroka Izajasza. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy na własną drogę zszedł. Lecz Pan został dotknięty karą za nas wszystkich. Za nią też. Właściwe głoszenie spowodowało nowe narodzenie tej kobiety. Nowe narodzenie tej kobiety, co spowodowało potężny wpływ. Ponieważ nawróciła się zamożna kobieta. Więc w pokucie nie chodzi o to, aby podejść szlochając do ołtarza. Ja nie mówię, że jest w tym coś złego. Bo wielokrotnie za szczerą pokutą też idzie szlochanie. Ale jeśli zostaje tylko szlochanie, zasmarkane chusteczki i zdjęcia z niedzielnego nabożeństwa, jak stoisz i płaczesz, a za tym nie idzie żadna zmiana, to absolutnie nie mamy do czynienia z żadną pokutą. Dzisiaj jest w modzie chrzcić ludzi, którzy nie oddali życia Jezusowi. Jaka zmiana nastąpiła? Powiem ci, jaka nastąpiła zmiana. Z suchego grzesznika na mokrego. Taka jest zmiana. Kiedy chrzcimy ludzi, którzy nie odrodzili się duchowo, to zmiana jest jedna. Był suchy grzesznik, a teraz jest mokry. Gdzie wstąpił? W szeregi Kościoła. Co będzie robił? Mówił! Jak? Wedle swojego rodzaju. Religia będzie chciała ubrać. Na przykład powiedzmy, że ktoś mówi, że oddał życie Jezusowi, ale jego życie jest absolutnie zaprzeczeniem. Tak? Religia będzie mówiła, wiesz, ty nie wiesz, co on ma w środku. Wiem, co ma w środku. Ponieważ całe jego życie krzyczy o tym, co on ma w środku. Ponieważ nasza wiara jest manifestowana na zewnątrz. Tak jak człowiek decyduje, tak prezentuje. Tak jak decyduje, tak prezentuje. A więc i pokuta, i wszystko jest co? Widoczne. Widoczne. Chciałbym, żebyście spojrzeli na to, żebyśmy przestali rzucać pewnymi sloganami. Jestem po pokucie. Po pokucie to widać, że ktoś jest. Jestem po pokucie. Ale wiesz, ta siostra, ja mówię co? Cycki bym ci pokazała i byś mnie za nie złapał, bo takiej jesteś pokucie. No wiesz co? Ja mówię, za dużo widziałam. Cycki bym ci pokazała i byś mnie złapał, bo takiej jesteś pokucie. Ale powiem ci o człowieku, który był naprawdę po pokucie. Który prowadził burdel lata. I spotkał się z Jezusem. Realnie spotkał się z Jezusem. I jego życie zmieniło się o 180 stopni. I kiedyś po latach już jego usługiwania do jego gabinetu przyszła kobieta. Jakaś być może prostytutka. Odziana w futro, a pod spodem naga. I rozebrała się przed nim.
I wiecie, co on powiedział. Ubierz się. Ubierz się. Jestem po pokucie. Ubierz się. Jeśli uważasz, że na przykład pokutowałeś, ale nic się nie zmieniło, to uznaj ten stan dzisiaj, że to była tylko i wyłącznie ulga w emocjach. Prawdziwa pokuta to nie jest też ta, że ktoś cię złapał. Zostałeś złapany, przyprowadzony do miejsca jakiegoś załatwienia sprawy. Ponieważ jeśli to nie wypływa z twojego wnętrza, krótkie to jest. Krótki dystans. Zostałeś złapany. Złapali go i uciekł. Złapali, uciekł, znowu się zakręcił. Czemu uciekł? Bo on został złapany. Jak został złapany, to zaraz ucieknie. Pokuta jest czymś osobistym. Ja na podstawie prawd Bożych zmieniam się. Ty musisz też to wiedzieć. Kiedy jest prawdziwa pokuta, nie ma też dyskutowania. Wiecie, ale dlaczego, a on, to nie jest jeszcze serce, które jest nastawione na pokutę. Serce, które jest nastawione na pokutę, to już nic dla niego nie jest ważne. I zaraz wam przeczytam taką przypowieść i na podstawie tej przypowieści pokażę wam prawdziwy przykład pokuty. Nie ma tam miejsca na dyskutowanie. Bo gdyby ona mi cycków nie pokazała, to ja bym tego nie zrobił. Przestań. Zawsze będzie ktoś, kto ci cycki pokaże. Bo kobiety mają cycki. Pójdziesz na plażę, będzie jakaś bardziej wyzwolona, zciągnie biustonosz, no i co? To nie są wymówki. Wiecie, o co chodzi? To nie są wymówki. Ale żeby ona nie paliła, ja bym tego nie wdychał. Cuku bym nie załapał, nie spodobałoby mi się to, nie jadłem. Palisz, bo chcesz. Przeklinasz, bo chcesz. Kradniesz, bo chcesz. Cudzołożysz, bo chcesz. To wszystko jest bardzo personalne. Nasza wiara, nasze chrześcijaństwo, nasze chodzenie z Bogiem na miłość boską jest personalne. Nie możemy zwalać winy na kogokolwiek. Nikt nie jest winny twoim grzechom. Nikt. 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 Robisz, bo co? Bo chcę. Bo chcę. Kradnę, bo chcę. Przeklinam, bo chcę. Ponieważ nie decyduję się pokutować i zmieniać swoje myślenie w oparciu o prawdy Boże. Kiedy zachodzi spieranie się i kłócenie się, nie ma takiej opcji, aby Słowo Boże ci pomogło. I też nie kieruj tego do kogoś, tylko skieruj to do siebie. Naprawdę, to jest w ogóle bardzo duża ulga. Kiedy zaczynamy nauczania kierować do siebie, nie do innych, to przychodzi bardzo, bardzo, bardzo duża ulga. W nauczaniach nie chodzi absolutnie o to, aby tymi nauczaniami kontrolować innych ludzi. O, ten to nie pokutuje. Zostaw go. Nie kontroluj go. Przestań go kontrolować. Spójrz na siebie. Ty się stań człowiekiem pokuty. Ty się stań człowiekiem takim, że będzie światło od ciebie biło. Ostatnio przesłuchałam sobie takie nauczanie Artura Stary sprzed 3 lat i powiedział tam takie słowa, że Bóg nie może użyć mundrusia. Mundrusia Bóg nie może użyć. I Artur tam mówi, tyle wiesz, to powinieneś być Benehinem do kwadratu. Powinieneś dmuchać na ludzi, powinni badać pod mocą, a twój cień powinien uzdrawiać chorych. Nie ma grama tłuszczu ze sloganów chrześcijańskich. Nie ma. Nie ma. Z tego nic nie ma. Taka, wiecie, bańka przybuta i koniec. Spójrzmy teraz sobie w Ewangelię Łukasza.
Ja sobie odnajdę, wy też sobie odnajdźcie. Ewangelia Łukasza, i to jest taki dłuższy werset, 14, 11, 17. Ewangelia Łukasza, 14. Dobra, będziemy czytać. I to jest podobieństwo o synu marnotrawnym. I to jest taki doskonały obraz pokuty. Chodzi o to, żeby, wiecie, nie oszukiwać samego siebie, nie? To tak dobrze nie oszukiwać samego siebie. Żyć w zgodzie ze sobą samym i ze swoim sumieniem. To jest bardzo bezpieczne. Podobieństwo o synu marnotrawnym. Potem rzekł pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która do mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątności. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. I teraz wiecie, bo w ogóle jak czytamy, cokolwiek czytamy w ogóle w Biblii, to nie jest po to, żeby to w ogóle przeczytać, tylko po to, żeby to te wszystkie jak gdyby przypowieści i tak dalej odnieść do siebie. Kiedy my w sobie już nie jesteśmy w stanie zobaczyć złodziei, faryzeuszy i tak dalej, to wiecie, to nie fajnie, bo to w ogóle to po to jest po to, żeby w ogóle się nie badać. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Wszystko miał pod dostatkiem. Jak skończył? Strasznie. Miał wszystkiego pod dostatkiem. Po prostu nie umiał z tego wszystkiego skorzystać. Doszedł do takiego miejsca, że pragnął już napełnić swój brzuch omłotem, którym karmiły się świnie. Lecz nikt mu nie dawał. I wiecie, gdzie teraz dochodzimy? Do miejsca pokuty. Jest miejsce pokuty. I co on robi? A wejrzawszy w siebie, wejrzał w siebie, nie w innego brata czy siostrę. Jego oczy nie penetrowały wtedy nikogo innego, tylko on wejrzał w siebie. I do jakiego miejsca dochodzi? Zginę tu z głodu. Zobaczył, że jest w miejscu totalnej zagłady. Jest mu źle, czuje się potępiony, roztrwonił majątek ojca, nie zrobił właściwego obrotu. I na co teraz jest czas? Na pokutę. Co robi? To jest ten właśnie krok, którego często boimy się zrobić. Wstanę i pójdę do ojca mego. Więc pokuta nie ma nic wspólnego z emocjonalnym umartwianiem siebie, leżeniem w łóżku i zamartwianiem się, co będzie jutro. Kiedy dzisiaj jest źle i nie będziesz pokutował, to jutro będzie jeszcze gorzej. Pojutrze będzie jeszcze gorzej. Pobojutrze będzie jeszcze gorzej. A za tydzień może przyjść tak zwana depresja, czyli duch ściśnienia. Będziesz złamany w pół i będzie ci ciężko pójść nawet do toalety. Będziesz chciał zaciągnąć zasłonkę, rolety. Będziesz chciał, aby było cicho, aby nikt do ciebie nie mówił. Bo wewnątrz jest co? Śmierć.
bo wiesz, że nie postępujesz tak, jak trzeba. I teraz jest miejsce na właściwą pokutę. Nie na te przyjście takie właśnie teraz do ołtarza i przykrycie tego kolejnym jakimś, czymś kolejnym. I teraz chcę ci tutaj pokazać, tu nie potrzebujesz w tej chwili wiary. Tu potrzeba teraz pokuty, wstania i odwrócenia się od tego barłogu. Trzeba wstać i odwrócić się od tego barłogu. Więc co on mówi? Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu. I teraz zobaczcie, co on mówi. To jest też kolejna rzecz, która jest bardzo istotna w temacie pokuty. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, przeciwko niebu i przeciwko Tobie. I posłuchajcie. To jest bardzo ważne. I tak może pokutować ktoś, kto naprawdę szczerze pokutuje. Ja zgrzeszyłam przeciwko Tobie i przeciwko niebu. Nie zgrzeszyłem dlatego, Ojcze, że Twój dom był dla mnie za mały, a Ty wąsko myślałeś. Ja zgrzeszyłam. Tak mówi syn marnotrawny. I tu zachodzi prawdziwa pokuta. Na nikogo nie zwala winy. Bo gdyby mój brat był inny, to ja bym tego nie zrobił. Gdybyś ty, ojcze, wąsko nie myślał, to ja bym nie odszedł. Nie. Facet widzi, że jest w stanie napełnić swój brzuch omłotem, siedzi ze świniami. Jego życie jest zaprzeczeniem tego, co posiada. I teraz, żeby to nie było bajeczne, wracamy do naszego życia. Spójrz, czy autentycznie, realnie masz, czy nie masz. Bo dalej będziemy w Kościele nauczać na temat wiary, ale żeby nauczać dalej na temat wiary i prawdziwie, aby ta wiara się w naszym życiu mogła manifestować, to muszą następować elementy pokuty, czyli odwracania się. Odwracam się i idę w odpowiednim kierunku. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Mocne słowa. Mocne słowa. Czy ten ojciec mógł coś zrobić? No mógł, ale czekał w ogóle, aż przyjdzie do niego syn. Dlaczego? Tak samo jest z Bogiem. Bóg nic nie może uczynić, jeśli my nie funkcjonujemy w oparciu o prawidła Boże. Jeśli my nie pokutujemy, to Bóg nic nie może zrobić. A dlaczego? Bo Bóg zrobił. Bo On zrobił, bo On dał Jezusa. Bo On dał Jezusa. Coś wam powiem o poruszeniu Bożym. Kiedy jest poruszenie Boże, świeże poruszenie Boże, modlimy się o przebudzenie, a więc przebudzenie i poruszenie Boże, ono się będzie manifestowało w odnowieniu klasycznych nauk. Rozumiecie? Wiara, pokuta. Co to? Szat liturgicznych nie będziemy szyć. To nie o to chodzi. Taka jest religia. Uszyjmy sobie szaty. Musimy dojść do miejsca konfrontacji z prawdą. I działa tylko to wtedy, kiedy ty sam skonfrontujesz się z prawdą. Sam. Wtedy tak naprawdę przychodzi co? Wyzwolenie. Wyzwolenie. Wtedy, kiedy ty sam z własnej nieprzymuszonej woli konfrontujesz się z prawdą, nie dlatego, że zostałeś złapany, to dostępujesz odpuszczenia. Upamiętanie, odpuszczenie. Wiecie? I ty wiesz, co to znaczy pokutować, bo już nieraz pokutowałeś i wiesz, co to znaczy, kiedy ciężary spadają z twoich ramion. Wtedy wszystko jest proste, wtedy Ewangelia jest prosta, wtedy służenie Bogu jest proste, wtedy wszystko jest proste.
Wtedy niebo jest niebieskie, ptaszki ładnie śpiewają, słoneczko świeci, tak? Ale kiedy jesteśmy obciążeni, tak, i nie pokutujemy, i chcemy dalej rozwijać się w wierze, to znajdujemy się, powiem wam w czym. To jest tak zwany zamknięty krąg. To tak jak woda się kręci, tak? I nie ma ujścia, co jest? Smród. 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 I w życiu wielu ludzi tam w środku jest smród. Nie ma świeżego obiegu. A świeżego obiegu nie ma z jednego powodu. Dlatego, że nie ma właściwej pokuty. Właściwej pokuty. Jeszcze raz mówię, nie ulgi w emocjach. Nie ulgi w emocjach. Ale właściwej pokuty. Że ja w oparciu o to, że wejrzałam w siebie i wiem, że nie mam tak, jak wyznaję, zmieniam kierunek. Zmieniam kierunek. Już nie idę w tym kierunku. Zmieniam kierunek i idę w zupełnie innym kierunku. Brudu nie przykryjemy wiarą. A więc jeśli ten obieg jest zamknięty, to nie przykryjemy go teraz wiarą. Teraz będę wierzył. Ale o co? O spotęgowanie brudu? O spotęgowanie brudu? O co teraz będziesz wierzył? Teraz potrzebujesz pokutować. Musimy się pozbyć pięknych wyobrażeń, ułudy religijnej i religijnego języka. Tak wiele spraw u ludzi jest przykrytych religijnym czym? Schematem. Często nie zaglądamy w siebie, bo mamy religijny język, którym zakrywamy daną sytuację. A wystarczy po prostu przyjść ze szczerym sercem do Boga. Oddychamy banałami w stylu Jezus to weźmie na siebie, Jezus to wziął na siebie. Jezus to wziął na siebie. Jezus wziął na siebie twój grzech, który popełniłeś, który popełnisz. Naprawdę należy pokutować. Chcę wam jeszcze powiedzieć tutaj dalej, w tej przypowieści jest taka jeszcze fajna sprawa, która mianowicie pokazuje, co się dzieje wtedy, kiedy człowiek pokutuje. Bo wiecie, że to w ogóle religii jest nie na rękę. Religii jest bardzo nie na rękę, kiedy ludzie w kościele pokutują. Czemu? Bo system pada. Bo system pada. System pada. Ja pamiętam, my współpracowaliśmy z takim pewnym kościołem i braliśmy wtedy udział z Arturem w takim niedzielnym nabożeństwie, ponieważ kilka osób z naszej wtedy wspólnoty chrzciło się w tym kościele. Nikt nie powiedział tam świadectwa, jak spotkał Jezusa. Pamiętasz? Ludzie powiedzieli różne rzeczy, ale nikt nie powiedział, jak spotkał Jezusa. To były głodne kawałki. Rozumiecie? Przyszedłem do kościoła, bo jest fajnie, przyszłam, bo była relacja, przyszłam, bo jest ciotka, przyszłam, bo jest wujek, bo jest kafiarenka, bo jest to, tamto. Rozumiecie? Nikt nie powiedział, jak spotkał Jezusa. A ja w tym czasie pisałam artykuły do gazetki w tymże kościele. I napisałam artykuł na temat Nowego Narodzenia. Nie przeszedł. Dlaczego? Za duży kościół. Nie przeszedł ten artykuł. Nie przeszedł artykuł o Nowym Narodzeniu, dlatego że uderzyłam w centralne miejsce, w system. Tam już nie chodziło o realne spotykanie się ludzi z Jezusem. Tam chodziło o frekwencje, o zupełnie już inne rzeczy chodziło. Już w tyłku mieli, czy ktoś właściwie pokutuje. Ważne było, aby koniunktura była, wiecie, nakręcona, aby system religijny był. My nie utrzymujemy systemu religijnego. Religii jest nie na rękę, kiedy ludzie w kościele pokutują. I tu jest tego obraz starszego syna, kiedy młodszy syn wraca i zobaczymy, jak się zachowuje starszy syn. Młodszy syn dalej. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników twoich. Po pokucie, co się dzieje po pokucie? Po pokucie człowiek, pomimo to, że wie, że był synem i może zasiąść na tronie, jest gotowy co robić? Sprzątać podłogę. To jest pokuta. To jest pokuta. To nie jest klata wypięta do przodu. Bo ja tu jestem. Rozumiecie? Zobaczcie, co on mówi. To jest syn, który wrócił i ojciec mu zakłada pierścień na rękę.
Ale on mówi tak, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Po pokucie człowiek jest gotowy umyć nawet podłogę. Nie stawia warunków. Po pokucie nie ma warunków. Jaki warunek? My musimy prawdę głosić. Półprawda to kłamstwo. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Ja już nie chcę tego rozwijać, bo tam sprawdzałam sobie, wiecie, jego ojciec był po prostu, to było bardzo głębokie uczucie w ogóle ojca do syna w ogóle, wracający w ogóle syn, który się nużał w ogóle razem ze świniami. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, zobaczcie, przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. Ludzie się boją pokuty. Pokuta, jeszcze raz mówię, ta pokuta, że ktoś został złapany i tak dalej, tak tego to się bójmy, bo to z ciała jest. Wiesz co, to jest z ciała, tak, bo złapali go, on coś tam robi, bo teraz w kościele powiedzą, idź, daj spokój. To w ogóle takie ludzkie, taki cyrk. Wiecie, ja nie chcę w tym brać udziału, nie chcę o tym słyszeć i nie chcę być tego udziałowcem. Przepraszam. Nie chcę. Prawdziwa pokuta wypływa z osobistej relacji człowieka z Bogiem. Człowiek przychodzi, wejrzał w siebie, zobaczył, ale ze mnie złodziej. Przepraszam Cię Boże, że jestem złodziejem. Wiecie, to tak. Nie nazywamy też tego jakoś tam inaczej. Dzisiaj ludzie mówią, bo powiedz, że byłeś złodziejem. Powiedz, że byłeś złodziejem. Ponieważ tak potem też będziesz głosił Ewangelię do innych ludzi. Przyprowadźcie, ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. No jedzmy i weselmy się. Kiedy pokutujemy, wiesz jak jest, kiedy pokutujesz, to jesteś realnie wewnątrz siebie w stanie wesela i radości, bo ciężary z ciebie spadają, wiesz jak jest. A czym większe obciążenie, tym trudniej. Dalej. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś, ja to w ogóle, jak ja to czytałam, to ja w ogóle mówię, Boże, w ogóle, ale cyrk! To jest cyrk, w ogóle ten cyrk trzeba normalnie, w ogóle mówię, chcę w tym być, chcę to w ogóle zobaczyć, w ogóle chcę zobaczyć, o co to w ogóle chodzi, wiecie? Chłop pokutuje, a starszy syn religijny, to jest obraz religii. Przywoławszy jednego, a starszy syn był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Rozumiecie, jak to działa? To jest obraz religii. Obraz religii. Widzicie to? Ktoś pokutuje, tak? A religijny ten, co ma na klacie 500 orderów, jak to? I teraz co? On tu będzie uzdrawiał, uwalniał, będzie. Daj mu żyć. Ojciec się cieszy. I ty się ciesz. Jeśli mamy naprawdę do czynienia z prawdziwą pokutą. Prawda jest taka, że dopóki mamy różne drogi wyjścia, to nie ma miejsca na pokutę. To jest tak samo jak byliśmy właśnie w Afryce i tam ludzie są na przykład otwarci na duchowość, prawda? Ludzie są otwarci na duchowość dlatego, że patrzę na Basię i widzę Afrykę. Bo tam nie ma wyjścia, tam nie ma ZUS-u, wiecie o co chodzi? Tam nie ma wyjścia, tam jest tylko i wyłącznie uzdrowienie w Jezusie. Biorę!
Bo to jest tylko to. Tylko to, tam nie ma nic innego. A u nas w Polsce jest bardzo dużo. Bardzo dużo. I w kościele też jest bardzo dużo. O, minę pokutę, wezmę demony burzące, co my? O, minę pokutę, wezmę płytę z uwielbienia. Ubiorę w stronę szaty się, wezmę dzwoneczki. A, nie chwalę cię, ta, da, 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 da. To nie działa. Nie zaśpiewasz, nie zaburzysz, nie zaustanowisz czegoś tam. Jak trzeba spokutować, to trzeba spokutować. Ja jak to pisałam, to się i płakałam, i się śmiałam. Wiecie, chciałabym, żebyśmy mieli właściwe podejście do tematu pokuty. Dopóki pewne stany, toki myślowe podobają nam się, czyli są naszymi przyjaciółmi, nie łudź się, że nigdy. Często ludzie mówią, Boże uwolnij mnie. Bóg uwalnia od kogo? Od wrogów. Od przyjaciół? Nie. Masz jakiegoś tam bałwana w swoim życiu, on ci się podoba, ty go kochasz. On sobie mówi, on mi śpiewa. To jest moje. Nie oddam go, nie oddam go, nie oddam go. To Bóg cię od tego, co nie uwolni. I też szczerze, nie będziesz z tego pokutował. Dlaczego? Bo to kochasz. Bóg od przyjaciół nie uwalnia. Z przyjaciółmi mamy sobie radzić. Po prostu obkładać modlitwą i sobie radzić. Uwalnia nas od kogo? Od wrogów. I teraz posłuchaj. Zobacz, czy jesteś człowiekiem pokuty na podstawie tego, co powiedziałam. Czy jesteś religijnym gościem, który broni swoich racji? I to wiecie, bo kiedy naprawdę człowiek szczerze zagląda w siebie i przyznaje się, to ulga przychodzi. Ulga przychodzi, naprawdę. Ulga przychodzi. Chodzi o to, żebyśmy doświadczali życia płynącej z mocy Ewangelii. Jeśli nie będziemy doświadczać życia płynącej z mocy Ewangelii, to nijakie rzeczy będziemy robić. Naprawdę. Prawda jest taka, że nie odkryliśmy Ameryki. Kościół funkcjonuje od tylu tysięcy lat. Naprawdę. Nie myślmy o sobie więcej, niż jesteśmy.